Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Dzisiaj mamy trzecią część gali Unforgiven i będziemy zaczynać od Triple Threatu Opa z United States. Pierwszy do ringu wchodzi Kevin Five Star Match Owens, można tak powiedzieć, bo właśnie Kevin Owens ostatnie dwie walki, jakie miał, były obydwie ocenione. Może jedna była na pewno, a druga była na 4 czy 4,5 gwiazdki ocenione, ale dla mnie obydwie były naprawdę świetne. Obydwie to były walki pięciogwiazdkowe, więc zobaczymy, czy dzisiaj dalej też zobaczymy, choć może po prostu to tylko w one-on-one meczach ma, tak? Zobaczymy, jak to będzie w Triple Threat wyglądało, w walkach Triple Threat właśnie, gdzie to aż z dwoma osobami będzie, można to powiedzieć, musiał walczyć jeszcze, nie tylko z jedną. A nie tylko on właśnie dzisiaj jest pretendentem do pasa United States. Drugim zawodnikiem, który będzie chciał zdobyć pas United States, jest Big E właśnie. On wygrał akurat z Cesaro, jeśli nie mylę, Cesaro nie tak dawno temu walczył z Lashley'em o pas United States. Lashley go pokonał, ale miał naprawdę trudne wyzwanie, więc jak Big E pokonał Cesaro, też można sobie wyobrazić, że no Lashley nie będzie miał łatwo, zwłaszcza też, że nie tylko on tutaj jest, nie tylko Big E, a też jest właśnie Owens, więc ciężko będzie mu obronić pas, ale zobaczymy, czy da radę to zrobić. I właśnie już pora na trzeciego, ostatniego zawodnika w tej walce, czyli oczywiście obecnego mistrza United States, Bobby Lashley, który trzyma pas od gali właśnie SummerSlam. Jeśli się nie mylę, to mieliśmy dzisiaj jak na razie, dwie osoby obroniły jak na razie, nie dzisiaj może dokładnie, ale w ostatnich częściach dwie osoby, które wygrały ten pas na SummerSlam własny, czyli właśnie Johnny Gargano wygrał pas Intercontinental na SummerSlam, tak samo Ronda pas kobiet. Obydwoje właśnie oni obronili, więc zobaczymy, czy Lashley też do nich dołączy, czy Lashley straci. On ma na pewno największe wyzwanie z nich, przez to, że on ma dwóch rywali tutaj, nie jednego, a dwóch właśnie. I dla to też on może nie być przypięta, może stracić pas, dla niego właśnie to jest źle. Zobaczymy, jak właśnie będzie wyglądała ta walka. Walczymy o pas United States oczywiście. I pora zaczynać. Owens, Big E i Bobby Lashley. Możemy zaczynać tą walkę. Triple Threat Unforgiven Pay-Per-View. Zaczynamy. Super kick jednak Bobby, świetnie, ale znowu i tym razem w końcu się udało Owensowi ta seria uderzeń. Big E, nie była to chyba dobra decyzja w jego wykonaniu. I jeszcze tutaj Cannonball, czyli właśnie na 100% Cannonball jest jako normalny ruch też, można to powiedzieć, da się upewnić. Teraz rzucony jest Owens i kopnięcie jeszcze. Jest podniesiony i rzucony przez ring, przez Bobby'ego Lashley'ego. Wszyscy ci zawodnicy też na pewno cofują się tym, że są bardzo mocni, zwłaszcza Big E i Lashley. Naprawdę to są bardzo, bardzo mocni zawodnicy. Owens też na pewno bym powiedział, że jest silny, choć na pewno nie na takim samym poziomie, ale też wszyscy właśnie potrafią na pewno zrobić jakieś akcje, które wymagają dużo siły. No jak na przykład to właśnie. German suplex i Owens przeleciał przez całe przestrzenie ringa. Owens nie jest najlżejszym też oczywiście zawodnikiem. Owens idzie już po broń jakąś. Mamy tutaj między innymi łopatę, widzę. Więc czemu nie wziąć łopatę? Owens z łopatą. I prosto w twarz Bigiego. Druga się nie uda, za co zostaje potężnie tym szpadlem prosto w brzuch. Big E cały czas z tą. I tym razem już trafia, ale Owens, no, teraz już tak nie musi nic nie stało, bo i teraz jeszcze Lashley dostaje. Każdy, czy już dostał raz przynajmniej łopatą w głowę. Wszyscy są po równi. Na równi wszyscy są w sumie. I teraz potężne uderzenie, aż właśnie w końcu upadł z tej mocy Owens. I co teraz? DDT. Jakby to wylądowało na właśnie tym, na tej końcówce tej łopaty, to naprawdę byłoby to brutalne i mogłoby to na pewno dużo uszkodzeń zadać. Super kick teraz i senton. Świetnie. Po raz kolejny to jest błąd chyba w wykonaniu Bobby'ego, tak samo jak przedtem Big E. Wykorzystuje to Owens i Cannonball, tym razem się nie uda akurat już. Headbutt w tył głowy i jeszcze będzie suplex. Nie, taki bardziej rzucony będzie po prostu Owens przed Big'ego. Wypada Owens teraz z walki. Lashley z Irish Whipem. On już ma prawie, teraz będzie miał gotową, tak, teraz będzie miał gotową signature, czyli Spear już jest gotowy. Nie może za chwilę uderzyć właśnie Lashley ze Spearem, odbić od Lin. I forearm, czy w sumie uderzenie prosto w głowę Lashley'ego. Teraz może zrobić Spira, choć nie robi. Big E za to teraz go łapie i będzie
Myślałem, że Cyborg Slam, a będzie to przejście o Power Slama. Odbicie od Lin. Biggie. I przypina teraz. Próbował podciąć Owens właśnie od tyłu nogi Biggiego, ale widział Biggie, co się właśnie, co może się wydarzyć. Kevin Owens wychodzi na górną linę. Wstaje Biggie, więc nie wiem, czy tak to miało wyglądać, ale i tak Double Axel z samej góry. Big Boot teraz. Owens wychodzi, on może zrobić Frog Splasha z samej góry. I Frog Splash trafia w plecy, ale trafia. Co teraz zrobi Kevin Owens? Pop-up Powerbomb. Przypięcie. I czy to będzie koniec? Czy Bobby Lashley straci pas przez to, że będzie przypięty? Jednak nie, jednak jeszcze nie. Ale było bardzo blisko. Biggie teraz będzie wracał do ringu, widzę, tak, więc Owens już się na niego szykuje tutaj. T-Bone Suplex chyba, jeśli nie, to jest. Odbicie od Lin. Senton i trafia tutaj. Lashley dostaje Sentona. Super kick teraz. I to Owens teraz rządzi na pewno, że to powiedzieć spokojnie w tej walce. I już jest na ziemi. Biggie, ale znowu go szybciutko podnosi. Kevin Owens, po raz kolejny super kick. Odbicie teraz od Lin będzie jakieś. Co zrobi Owens? Splash z samej góry. Ale coś, co zdecydowanie bardziej wolę, jak robi Owens. Czyli oczywiście ten święty, święty, nie wiem, czemu chciałem powiedzieć święty. Świetny, świetny oczywiście moonsault. Owens, nie Owens, tylko Bobby Lashley jest w ringu, ale to jest zła decyzja Lashley. Ale Hurricane Rana teraz świetnie skontrował jednak Lashley, no to mogło być złe, gdyby nie, dla niego, gdyby nie skontrował, mogło to być nawet właśnie koniec walki to mógł być, a teraz jest za to big ending, ale jest już Lashley. No właśnie, i od razu przeszkadza Bigiemu. Trzeba uważać też na Lashley'ego, na pewno ma finishera i sygnaturę. Owens cały czas jeszcze leży, ale wstaje teraz powoli Kevin Owens. Co szykuje Lashley? Heartlock teraz. Nie może pozwolić właśnie na to Owens. Super kick po raz kolejny. Kopnięcie. I teraz dropkick się nie udał. Podnosi Lashley Owensa. Kontra. I teraz pora na Package Powerbomba w wykonaniu Kevina Owensa. Jednak nie będzie Package Powerbomba, bo obecny mistrz właśnie kontruje. I jest przypięcie. Owens jest przypinany, już raz był. Ale tym razem i tak nie będzie końca tej walki. Wstaje powoli Owens. Pomaga mu Lashley. Chyba była kolejna próba właśnie Heartlocku, tylko że to się nie liczy jako Enziguri. Big Boot teraz na Bigim. Clothesline się nie uda, bo szybszy był Bigi, który złapał właśnie. I Clothesline teraz już jest na ziemi Bobby Lashley. Big Boot teraz. Ale się teraz nadział Kevin Owens. Ale chyba i tak właśnie Biggie tu wstaje, więc przeszkodzi. Tak, Biggie pomógł właśnie, bo byłby to koniec walki na pewno. Odbicie od Lin. I teraz potężny splash. Czy to będzie koniec walki? To może być koniec tej walki. Ale Owens szybko wychodzi z tego. Czyżby big ending? Nie będzie big ending. Ale za to będzie stunner na samym środku ringu. Czy to będzie koniec tej walki? Jeszcze nie ma końca walki. Clothesline i Bobby Lashley w sumie nie był nawet w ogóle praktycznie w ringu. Czy pora teraz na... Nie można zrobić Frog Splasha. To będzie elbow drop, też nie trafiony w sumie jednak. I belly to belly teraz, wykonanie Bobby'ego Lashley'ego. Lashley podnosi Owensa. Nie wiem, co chciał zrobić, ale i tak jest skontrowany. Package Powerbomb teraz. Package Powerbomb. Chciałem zrobić coś Biggiemu, ale nie zdążyłem. A za to Biggie wynosi Owensa.
Kontra. Package powerbomb, nie package powerbomb, tylko papa powerbomb teraz na całym środku ringu. Lashley musi szybciej wstawać, ale tego nie zrobił i Kevin Owens jest nowym mistrzem United States. Nie dał rady Bobby Lashley na czas wstać i Owens zabiera mu pas. Choć właśnie nie przypinając jego nawet, ale nie poddając. Więc Lashley na pewno tak czy tak by dostał rewanż, ale tym bardziej teraz będzie bardzo, bardzo chciał ten rewanż dostać za właśnie tą utratę pasa. Ale to nie zmienia faktu właśnie, że to Owens jest nowym mistrzem United States. A przed nami druga i ostatnia walka w dzisiejszej części. I przed nami druga walka i też zarazem main event dzisiejszej części. Będzie to walka o właśnie tą zwisającą z samej góry walizkę Money in the Bank. Obecnym posiadaczem jest właśnie Rey Mysterio, wchodzący dzisiaj w stylu Batmana, można tak powiedzieć właśnie. On będzie bronił tej walizki, zobaczymy czy da radę obronić. On akurat wygrał nie wchodząc po walizce, po walizkę znaczy, tylko wychodząc właśnie z klatki z Silka i z Batistą. Dzisiaj właśnie chciał dostać bardzo rewanż z Rob Van Damme za to, jak się na SummerSlam przegrał, jeszcze dostał kontuzji i nawet chciał dać właśnie na szale walizkę Money in the Bank. I Rob Van Damme oczywiście się zgodził, bo wie jaka to jest szansa. Raz już pokonał Reya i może to zrobić drugi raz, a tym razem właśnie jeśli wygra, to zgarnie walizkę Money in the Bank, a wiadomo jak bardzo by chciał tego na pewno Rob Van Damme właśnie. I pora teraz na po części, jeśli nie mylę, niepokonanego zawodnika, bo Rob Van Damme odkąd właśnie pojawił się na SummerSlam z powrotem, wydaje mi się, że jeszcze nie przegrał takiej walki one on one, więc to też na pewno wszystkie praktycznie, można tak powiedzieć, są argumenty po stronie Rob Van Damme'a. Niepokonany, pokonał już raz Reya, był już kiedyś posiadaczem walizki, Rey nie był przed tym, więc no wszystko wskazuje na to, że Rob Van Damme może być po raz kolejny właśnie posiadaczem walizki Money in the Bank. Zobaczymy, czy jednak to zrobi. Jeden na pewno gwarantowany. Będzie to świetna walka pomiędzy Rob Van Damme'em i Reyem Mysterio. Rey gotowy, Rob Van Damme gotowy. Walizka już na górze czeka i możemy zaczynać. Rey Mysterio kontra Rob Van Damme. Najpierw nadziewa się tutaj od razu na Power Slam'a. Czy Scoop Slam w sumie. I ta próba poddania. No nie wiem, co by to dało RVD-emu, po prostu taką przewagę, można to powiedzieć, psychiczną, że już tak mógłby właśnie powiedzieć Mysterio, poddałem cię, więc już bym nawet cię normalnie pokonał, ale jednak chyba na razie dał radę. I teraz reverse DDT chyba, choć nie wiem w sumie. Odbicie od lin i nie udało się cokolwiek chciał zrobić Rey Mysterio, nie udało mu się to. Rob Van Damme już właśnie z drabiną. Ta dropki i upada właśnie twarzą na drabinę Rob Van Damme. Dropki teraz, świetnie. Sobie jak na razie w miarę na początku teraz radzi Rey, DDT. I Rey też wychodzi poza ring, ale on będzie szukał jakiejś broni, jakieś co tutaj mamy. Znak stopu między innymi mamy. Nie wiem czy to mogło się tak udać, nie wiem czy mogło się to właśnie udać. Rob Van Damme już wychodzi na samą górę. Ale spotykał tu właśnie Rey Mysterio na samym początku od razu. Kontra Rob Van Damme'a. Kontra Reya teraz. I po raz kolejny znaczy kontruje Rob Van Damme. Ale znowu kontruje Rey. Ale znowu Rob Van Damme kontruje. Kontra za kontrą. Kontra znowu. Który z nich pierwszy zleci, bo wydaje się, że któryś za chwilę w końcu będzie musiał zlecieć i właśnie to się dzieje. Zlatuje w końcu Rey Mysterio. Ale na jak długo? Rob Van Damme już na samej górze. I leg drop teraz. Świetnie, co zrobił RVD. Forearm i już jest tutaj gotowa sygnatura, co zrobi Rey Mysterio z samej góry. Hurricane Rana i może, nie, jednak nie, Bulldog z samej góry i krew na twarzy Rob Van Damme'a.
Więc no trafił dobrze, bardzo trafił teraz właśnie Rey Mysterio. Mógł zrobić finishera i mógł iść po drabinę, ale nie to planuje. A co planuje właśnie? Planuje wziąć drabinę Rey Mysterio, ale właśnie Rob Van Dam za ten czas idzie po walizkę. I Rob Van Dam będzie ją chciał za chwilę ściągnąć już ze sobą. Kontra Reya. I co teraz Rey będzie? Czyż będzie suplex? Nie, to będzie chyba swinging neckbreaker z samej góry w wykonaniu Reya Mysterio. Piękny ruch w wykonaniu właśnie Reya. Widać, że to chyba prawdopodobnie właśnie nie dziwię się, to nos może albo koło oka, nie wiem właśnie gdzie tu krwawi RVD. Mógłby właśnie krwawić tam gdzie jest, tam właśnie jak nos, bo z bulldog z samej góry właśnie jak wyglądał na twarz, to na pewno mógł nawet złamać sobie nos. Rey teraz zrzuca z samej góry RVD'ego. Co teraz zrobi Rey? Suplex. Three Amigos, teraz ten może zaboleć. Na pewno zabolał. Prosto tutaj ląduje właśnie plecami. I jeszcze raz, dwa razy na plecy ląduje właśnie RVD na drabinie. Złamany możliwe, że nos, jeszcze coś takiego. No naprawdę brutalnie tak na razie ta walka wygląda. Rey Mysterio z samej góry, moonsault, ale to on ląduje na... On ląduje właśnie na drabinie. Kontra. I dropkick teraz. Świetna walka tych dwóch pan, tak się spodziewałem. Rey Mysterio na razie prowadzi. To on jest może nie bliżej do wygrania tej walki, bo to może w każdej chwili się zmienić. No bo może nie to, a właśnie znak stopu, bo nie no, nie użyję niestety. Aj, chciałem właśnie go, jak właśnie tak leciał, w ogóle chciałem go trafić z samej góry, a się tak nie udało. Five Star Frog Splash. Właśnie tak, Five Star Frog Splash trafia. No i wie i tak RVD oczywiście, że no jednak nie może go przypiąć, musi iść po walizkę, ale czy stąd zrobi to? No chyba nie. Zobaczymy, czy da radę osiągnąć. No właśnie, nie da, więc wychodzi na sam szczyt. I trafił jeszcze, jakoś trafił nogami prosto w głowę Reya. Chciał zrobić Rolling Thunder, ale mu się nie udało. Aj, teraz Rey też nie dał rady. Dropkick teraz i... Ja powiem tak, Razor Ramon... Nie wiem, jakim cudem przyszedł do nas chyba zza światu, bo Razor Ramon przecież... On w rzeczywistości nie żyje. Nie wiem czemu. Czy to jest Hot Hard? Nieważne, ale nie wiem co on tu robi. To nie ma żadnego sensu, naprawdę. To nie ma żadnego dosłownie sensu. Pada w końcu teraz Scott Hall, czy właśnie Scott Hall, tak, to jest Razor Ramon czy Scott Hall, nieważne. Tak czy tak, bo gram akurat właśnie wyjątkowo dzisiaj nie w Universe Mode'a w trybie play i pewnie właśnie z tego powodu pojawił się tu właśnie, bo normalnie by się nie pojawił. No naprawdę, z wszystkich ludzi na świecie akurat musieli wybrać, przynajmniej jakby ktoś był realistyczny, a tak to wybrali osobę, która nie żyje w rzeczywistości. Niestety właśnie już Scotta Halla nie ma z nami, świetny zawodnik. Świetne też walki, ladder mecze potrafił też robić, na przykład z Shawn Michaelsem, z Intercontinental. Moonsault. To chyba, no nie wiem, właśnie ciężko stwierdzić, czy to jest złamany nos, czy to jest koło oka krew. Nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Nie ma na szczęście Scott Halla już z nami. Tutaj oczywiście w tej walce. Rob Van Dam. Five Star Frog też po raz kolejny, ale to mu nic nie da. Nie wygra tym. Robiłem właśnie Five Star Frog Splashów. I teraz kolejny raz submission. I tak właśnie, nawet jeśli by poddał Reya, to by mu nic nie dało. A i tak chyba mi podda właśnie Rey. Nie podda się tak łatwo. W końcu się chyba za chwilę uda wyjść z tego, choć jest już bardzo blisko, w końcu Rey wychodzi z tego.
Irish Whip i jest poza ringiem, a nie tu pewnie chciał go Rey Mysterio. Czy to jest dobry pomysł? No, gra nawet mi nie pozwala, bo chyba gra się domyśla, że to może być zły pomysł. Już jest, nie wiem, jak nie będzie. Myślałem, że już RVD będzie właśnie na tej drabinie kontra. No, Rey ewidentnie nie bez powodu po prostu rozłożył to. Właśnie on coś tu chce zrobić i teraz jest już RVD właśnie w końcu i pora wyjść tutaj. I czy jest jakiś finisher do zrobienia? Nie, nie ma, więc moonsault tym razem trafia Rey Mysterio. Pięknie to zrobił teraz. Aż naprawdę bym zobaczył to w highlight reelu. Coraz bliżej wydaje się właśnie końca tej walki, dropkick, jednak coś się musi tu w końcu, musi ta walka właśnie prędzej czy później skończyć. Nie ma tutaj tej drabiny, bo jest dopiero tutaj ta drabina, ale Rey Mysterio już po nią idzie. Drabina już jest w ringu. Tak samo też już jest w ringu Rob Van Dam, ale teraz pora na Hurricane Runę, będzie Hurricane Runa i teraz pora na 619, trafia 619. Master of 619. Nie wiem, co właśnie to znaczy. Po prostu, że trafienie 619? Możliwe. Możliwe, że właśnie po raz pierwszy na PS5 po prostu trafiam. Frost też nieudany. Finisher skontrowany w wykonaniu RVD'ego. Niestety nie, Ravam Dam ma kontuzję głowy. No ja się nie dziwię, bo prawdopodobnie ma złamany nos RVD właśnie. Ale nie udało się. Klikałem finisher i to teraz zobaczyłem finisher też Swinging Neckbreaker z samej góry w wykonaniu RVD'ego i to są złe wiadomości dla Rey'a. To są bardzo złe wiadomości dla Rey'a Mysterio, bo zanim on wstanie to może naprawdę, ale RVD z samej góry postanowi jeszcze polecieć. Leg drop z samej góry jeszcze na Rey'u Mysterio. Rob Van Dam teraz wychodzi na górną linę. Five Star Frog Splash. Five Star Frog Splash, nie wiem który w tej walce też. Praktycznie Rob Van Dam, można tak powiedzieć, zmaksymalizował swoje szanse, żeby wygrać tą walkę. Czy Rey Mysterio wstaje powoli? Rey, czy da radę jeszcze? Rey Mysterio wychodzi teraz powoli kontra Reya. I to jest dobry moment na właśnie Swinging Neckbreaker w wykonaniu teraz Mysterio. Świetnie trafia Rey. Powoli też wstaje Rey Mysterio. Bo wie, że jeszcze może to lepiej jeszcze skończyć właśnie. Nie Five Star Frog Splash, ale Frog Splash trafia Rey Mysterio. Wychodzi teraz już po walizkę Rey. Jeszcze raz, czy da radę? Dał radę. Rey Mysterio obronił walizkę Money in the Bank po świetnej walce, po bardzo brutalnej walce. Właśnie prawdopodobnie RVD ma złamany nos. Zobaczymy, jak właśnie co pewnie lekarze powiedzą. A pewnie właśnie jest złamany nos. Ale najważniejsze i tak dla Rey Mysterio jest to, że on dalej ma walizkę Money in the Bank. Nie stracił ją, obronił walizkę Money in the Bank i dalej to on ma szansę, żeby wykorzystać ją w każdym momencie. Może nawet jeszcze w następnej części w walce Stylesa i Sceny. Możliwe, że to też się wydarzy. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!